Najrzadszych kamieni szlachetnych. 5. Painit to niezwykle rzadki i ceniony kamień szlachetny, który przez długi czas uważany był za najrzadszy minerał na świecie. Został odkryty w latach 50. w Birmie przez brytyjskiego gemologa Artura C. de Paina, od którego nazwiska kamień ten wziął swoją nazwę. Jest minerałem boranowym zawierającym pierwiastki takie jak aluminium, wapń, żelazo, a także śladowe ilości chromu i wanadu, które odpowiadają za jego charakterystyczną czerwonawo-brązową barwę. Kamień ten jest wyjątkowy również ze względu na swoje właściwości optyczne, wykazuje bowiem pleochroizm, czyli zjawisko, w którym kamień zmienia kolor w zależności od kąta padania światła. Może mienić się odcieniami od ciemnobrązowego, przez czerwony, aż po pomarańczowy, co dodaje mu dodatkowego uroku. Charakteryzuje się również wysoką twardością, wynoszącą około 8 w skali mosa, co czyni go odpornym na zarysowania i uszkodzenia, jednak, ze względu na swoją rzadkość, jest rzadko spotykany w biżuterii. Przez wiele lat był uważany za kamień niemal nieosiągalny, a jego wartość na rynku jubilerskim była ogromna. Dopiero w 2005 roku odkryto nowe złoża, które nieco zwiększyło jego dostępność, jednak, nawet dziś pozostaje jednym z najrzadszych kamieni szlachetnych na świecie. Wartość Pajnitu jest bardzo wysoka, zwłaszcza w przypadku kamieni o dobrej jakości i intensywnej barwie. Cena za karat może wynosić od kilkudziesięciu tysięcy do nawet ponad stu tysięcy dolarów. Ze względu na swoją rzadkość i unikalność, jest wysoko ceniony przez kolekcjonerów i jubilerów, a jego obecność w kolekcji biżuterii to prawdziwa rzadkość i prestiż. 4. Grandidieryt charakteryzuje się unikalnym kolorem, który jest mieszaniną zieleni i niebieskiego. Kolor ten jest wynikiem obecności żelaza w jego strukturze krystalicznej, a intensywność barwy może się różnić w zależności od ilości tego pierwiastka. Jego skład chemiczny obejmuje m.in. magnez, glin i bor. Jedną z cech wyróżniających ten kamień jest jego zdolność do zmiany koloru w zależności od kąta patrzenia. Dzięki temu może ukazywać różne odcienie, co czyni go niezwykle interesującym wizualnie. Ze względu na jego rzadkość, nie jest on często spotykany w kolekcjach biżuterii. Grandidieryt jest tak rzadki, że przez wiele lat był praktycznie nieznany poza światem nauki i gemologii. Dopiero niedawno, dzięki nowym odkryciom na Madagaskarze, zaczęły pojawiać się kamienie o jakości jubilerskiej. Wartość tych kamieni jest bardzo wysoka, a jego cena może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów za karat, w zależności od jakości, wielkości i intensywności barwy. Kamienie o intensywnym, głębokim kolorze i wysokiej przezroczystości są najbardziej cenione, co czyni je niezwykle poszukiwanymi przez kolekcjonerów i jubilerów. Wartość tego kamienia jest dodatkowo potęgowana przez jego wyjątkową rzadkość, co sprawia, że jest on nie tylko piękny, ale także stanowi cenną inwestycję. Grandidieryt to kamień, który łączy w sobie unikalne piękno z niezwykłą rzadkością, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych kamieni szlachetnych na świecie. 3 fight to niezwykle rzadki i wyjątkowy kamień szlachetny, który został odkryty stosunkowo niedawno. Jego nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy, irlandzkiego gemologa Edwarda Taf, który przypadkowo znalazł ten kamień wśród kolekcji rzekomych szafirów. Taf zauważył, że jeden z kamieni różnił się optycznie od reszty, co skłoniło go do dalszych badań. Okazało się, że kamień ten nie jest szafirem, ale zupełnie nowym, nieznanym dotąd minerałem. Jest minerałem z grupy borokrzemianów, a jego chemiczny skład zbliżony jest do spinelu, co sprawia, że te dwa minerały często są ze sobą mylone. Najczęściej występuje w odcieniach od różowego do fioletowego, ale może również przybierać barwy od niebieskiego po czerwony. Najważniejsze złoża tego kamienia znajdują się na Sri Lance oraz na Madagaskarze. Ze względu na skomplikowane warunki geologiczne które muszą zostać spełnione, aby kamień mógł się uformować, sprawia, że jest niezwykle rzadki i trudny do zdobycia. Cena za karat może sięgać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy dolarów, co czyni go jednym z najdroższych kamieni szlachetnych na rynku. Wartość ta jest dodatkowo podbijana przez fakt, że kamień jest praktycznie nieosiągalny w handlu jubilerskim, a jego obecność w biżuterii to prawdziwa rzadkość. Ze względu na tę unikatowość jest bardzo ceniony przez kolekcjonerów i entuzjastów kamieni szlachetnych na całym świecie. A jego wartość i prestiż będą tylko rosnąć. 2. Jeremejewit to jeden z najrzadszych i najbardziej cenionych kamieni szlachetnych na świecie, który fascynuje zarówno kolekcjonerów, jak i gemologów. Został odkryty w 1883 roku na Syberii przez rosyjskiego mineraloga Pawła Władymirowicza Jeremejewa, od którego nazwiska pochodzi jego nazwa. Minerał ten występuje w różnych odcieniach, ale najbardziej poszukiwane są te o kolorze niebieskim, niebieskozielonym oraz żółtawym. Występuje głównie w kilku miejscach na świecie, z najważniejszymi złożami w Namibii, gdzie odkryto jedne z najpiękniejszych okazów tego minerału. Mniejsze złoża znajdują się w Rosji, Niemczech i na Madagaskarze. Ze względu na rzadkość, kamienie te rzadko są spotykane w tradycyjnych sklepach jubilerskich. Jego wartość jest bardzo wysoka, co jest bezpośrednio związane z jego rzadkością i pięknem. Cena za karat tego kamienia może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów, w zależności od koloru, przejrzystości i jakości cięcia. Jego obecność w kolekcji to prawdziwy prestiż. Ze względu na ograniczoną dostępność i coraz trudniejsze warunki wydobycia, wartość tego kamienia może w przyszłości jeszcze wzrosnąć, czyniąc go nie tylko pięknym, ale i potencjalnie opłacalnym inwestycyjnie minerałem. Jego wyjątkowa uroda i tajemniczy charakter sprawiają, że jest to jeden z najbardziej intrygujących kamieni szlachetnych dostępnych na świecie. Jeden. Czerwony beryl to jeden z najrzadszych i najbardziej pożądanych kamieni szlachetnych na świecie. Jest on szczególnie ceniony ze względu na swoją intensywną, głęboką czerwoną barwę, która jest wynikiem obecności manganu w jego strukturze krystalicznej. Należy do rodziny beryli, w której znajdują się także inne znane kamienie, takie jak szmarakt i akwamaryn. Jednak w przeciwieństwie do tych bardziej popularnych odmian, czerwony beryl występuje niezwykle rzadko. Jego rzadkość wynika z unikalnych warunków geologicznych, które są potrzebne do jego formowania. Proces ten wymaga bardzo specyficznych temperatur i ciśnień, a także obecności manganu, co czyni występowanie czerwonego berylu bardzo ograniczonym. Jeśli chodzi o wartość, cena za karat może wynosić od 10 do nawet 30 tysięcy dolarów, co czyni go droższym od większości diamentów. Tak wysoka cena wynika nie tylko z jego rzadkości, ale także z piękna, jego żywa czerwona barwa jest nieporównywalna z innymi kamieniami szlachetnymi. Kamienie o najwyższej jakości. Charakteryzujące się doskonałą przejrzystością i intensywnym kolorem, są niezwykle trudne do znalezienia, co dodatkowo podnosi ich wartość. Kolekcjonerzy i inwestorzy na całym świecie często rywalizują o nieliczne dostępne okazy, co sprawia, że wartość tego kamienia prawdopodobnie będzie nadal rosła. Subskrybując kanał będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, jak i pomagasz nam się rozwijać. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i słyszymy się następnym razem. Cześć.